31 stycznia 2021 roku, Bruk, kierunek na wschód, do wsi Góry, skrzyżowanie jednych z główniejszych dróg w tym leśnictwie to droga biegnąca do Leśniczówki, a to, proszę Państwa, ścieżka rowerowa, także jak zresztą widzimy na jednym z drzew, bardzo proszę, to drzewo to wejmutka, tak zwana amerykańska sosna. Proszę Państwa, tych drzew w naszym tutaj kompleksie, w naszym w rozumieniu kompleks łódzki jest bardzo niewiele, bo drzewo to nie odnawia się naturalnie. Proszę Państwa, też nikt nie próbował go przez lata ostatnie tutaj wprowadzić w postaci jakiejś uprawy, domieszki. To są wejmutki, które posadzono tutaj dawno temu, na pewno lat może 50, 70, 80, raczej 70, 80 lat temu posadzono te wejmutki, proszę Państwa, jako domieszkę do tutaj do tych, tego, co rosło wcześniej, w takich różnych kępach, po kilka sztuk przy drogach, proszę Państwa. To bardzo wdzięczne, ładne drzewo, jak zresztą widzimy, o ładnym pokroju. No niewiele warte jako drewno, bo lekkie bardzo jest, niezbyt mocne, ale jest miłe dla oka. Proszę Państwa, takiego miłego dla oka drzew, takich miłych dla oka drzew jak te, leśniczy wyciął kilkanaście sztuk w jednym z oddziałów, bodajże w 405 oddziale w ramach Trzewieży. Proszę Państwa, wyciął wszystkie niemal, które tam rosły wejmutki. Było ich tam kilkanaście, jak powiedziałem, sztuk. Zostało dwie, może pięć. Wszystko inne wyciął, bo trzeba było kurs, proszę Państwa, wejmutki zrobić na samochód dla odbiorcy, bo wcześniej wyciąwszy na jednej z rębni, proszę Państwa, takie wejmutki jak te, albo grubsze, mające na pniu po 70-80 cm, proszę Państwa, trzy takie piękne jak te wejmutki wyciął i leżały te wejmutki od zimy do lata, latem, żeby to jakoś upchać, to dociął, proszę Państwa, do samochodu pozostałe te sosny. Nic się z tego tytułu leśniczemu, proszę Państwa, nie stało, bo niby i co, został, proszę Państwa, awansowany, został, proszę Państwa, się starszym specjalistą, o czym dzisiaj już mówiłem dwukrotnie. Także, jeśli chcecie Państwo awansować, to trzeba zrobić jakieś draństwo. Wtedy w lasach państwowych zostanie to docenione. Natomiast co ciekawego jeszcze w tym temacie i z tego miejsca, to tutaj, proszę Państwa, na jednym z filmów pokazuję opłakany stan ogrodzeń, które w tym, które tutaj były jeszcze w miesiącu lutym tamtego roku. I tam trochę dalej, gdzie teraz patrzy kamera, proszę Państwa, jest takie miejsce, gdzie jest taka piękna enklawa świerka. Tam w tych świerkach wyschło dawno temu kilka z owych świerków. Ja to w lutym pokazywałem. To wtedy już, proszę Państwa, te świerki nie miały kory, były w stanie takim już agonalnym, suche. Mimo tego, że pokazywałem to w jednym z moich filmów, nadleśnictwo nie zareagowało na to wszystko, nie zareagował też, proszę Państwa, leśniczy. Trzeba było zmiany na stanowisku leśniczego, żeby jego następca w tej chwili, proszę Państwa, wyciął dopiero teraz owe świerki. To jeden, proszę Państwa, z tych świerków. To jest część pień. Proszę Państwa, ma 70 cm grubości. Ten obok jest głęboki śnieg, nie chce mi się po tym śniegu chodzić. Ten ma też około 70. No i tak po kolei tutaj tych pni części odziąkowych jest bodajże 3 albo 4. Tutaj, proszę Państwa, przy okazji ścięto trochę posuszu sosnowego. I tutaj, proszę bardzo, następne, kolejne, proszę Państwa, wałki, które przy tej okazji pozyskano. Tak jak może już mówiłem, albo jeszcze teraz powiem, 50 cm, proszę Państwa, tyle ma ów tutaj kawałek. Z takich, proszę Państwa, z takich świerków, jodeł, górale budują karczmy, w których to niejednokrotnie zatrzymujemy się gdzieś przy drogach i podziwiamy kunszt owych górali, budowlany kunszt i wygląd tych budynków. Z takich, proszę Państwa, jodeł, z takich świerków buduje się owe budowle. Tutaj, proszę Państwa, 45 cm. Tutaj, proszę Państwa, leśniczy leśnictwa Róbki, Krzysztof Czachur, pół takiej karczmy, no może nie pół, może taką mniejszą karczmę,
po prostu zgnoił, proszę Państwa, zgnoił, bo teraz pocięto na wałki metrowe. To jeszcze dalej, to też są z tych świerków. Tak to wygląda. Taka gospodarka, właśnie to brak gospodarki, brak poszanowania dla majątku państwa, proszę Państwa, dla majątku państwa, cechował tutaj lata pracy leśniczego w tym leśnictwie. I za te właśnie dokonania, proszę Państwa, został ów człowiek przeniesiony na stanowisko starszego, jak powiedziałem, specjalisty. W normalnym świecie by to było trochę inaczej. Niestety nie możemy powiedzieć o lasach państwowych, że jest to świat normalny, bo jak widzimy, to co się dzieje, na pewno do normalnych wydarzeń nie należy. Choćby te wejmutki, jak powiedziałem, było tego niewiele. Zostało, proszę Państwa, kilka, może kilkanaście w skali całego kompleksu, bo się panu leśniczemu podobało, żeby to wyciąć, tak? I jak mu się podobało, tak zrobił. Tutaj chodzi bardzo dużo ludzi. Jest piękny dzień, niedziela, tak jak mówiłem, zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej stronie. Proszę Państwa, idą ludzie, oglądają, patrzą, podziwiają. Z każdym rokiem jest coraz mniej do podziwiania, bo z każdym rokiem tego lasu nam tutaj ubywa, a nie przybywa, proszę Państwa, lasu nowego, bo niestety trzeba się z tym pogodzić, że upraw to za wiele tutaj leśniczy czachur w tym lesie po sobie nie zostawił.